Witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy pochodnym funkcji. Skoncentrujemy się na pochodnej funkcji jednej zmiennej, zmiennej rzeczywistej. Zacznijmy nasz wykład od definicji pochodnej funkcji w punkcie. Niech zbiór D będzie zawarty w zbiorze liczb rzeczywistych. Pochodną funkcji f określoną ze zbioru D w zbiór liczb rzeczywistych w punkcie wewnętrznym x0 należącym do zbioru D nazywamy granicę właściwą, którą oznaczamy i określamy w następujący sposób. F' w punkcie x0 to z definicji jest granica przy pewnym parametrze h dążącym do zera z następującego ilorazu. W liczniku jest f od x0 plus h minus f od x0, w mianowniku mamy h. Można to zapisać troszeczkę inaczej. Możemy rozpatrywać granicę przy x-ach dążących do punktu x0 z następującego ilorazu różnicowego. Wartość funkcji w punkcie x minus wartość funkcji w punkcie x0 podzielona przez różnicę x i x0. Jeśli popatrzymy sobie na ten iloraz różnicowy, to można pomyśleć o tym wyrażeniu w następujący sposób. Badamy przyrost funkcji względem przyrostu argumentu. Czyli tak jakbyśmy liczyli pewną prędkość zmiany funkcji. Po policzeniu tego ilorazu zbiegamy z x-em do punktu x0. Czyli chcemy brać te x-y no, możliwie blisko punktu x0, dążące do punktu x0. Więc w tej alternatywnej definicji punkt, znaczy ten parametr h wyznaczamy w ten sposób, że to jest x minus x0. Co można równoznacznie zapisać w ten sposób, że x to jest x0 plus h. To jest definicja pochodnej funkcji w punkcie, pochodnej funkcji f w punkcie x0. Jeśli ta granica istnieje i jest właściwą, czyli jest wyrażona liczbą, no to mówimy, że pochodna funkcji w punkcie x0 równa się dokładnie tej liczbie. Można również rozpatrywać granice jednostronne z ilorazu różnicowego. Jeśli te granice są właściwe, oznaczamy je i określamy następującymi wzorami. F' z minusem w punkcie x0 to będzie granica przy h dążącym do zera z minusem z ilorazu różnicowego, no lub też granica przy x dążących do x0 z minusem z f od x minus f od x0 dzielone przez x minus x0. I podobnie f' plusem w punkcie x0, no to będzie granica prawostronna z ilorazu różnicowego, albo w tej pierwszej wersji, lub w tej drugiej wersji. Odpowiednio te granice nazywamy pochodną lewostronną, tak jak granica lewostronna, i pochodną prawostronną funkcji f w punkcie x0. Zauważmy, że funkcja ma pochodną w punkcie wewnętrznym x0 wtedy i tylko wtedy, gdy granica lewostronna i prawostronna są sobie równe, czyli gdy pochodna lewostronna równa się granicy prawostronnej. Funkcja oczywiście może mieć w punkcie wewnętrznym pochodną niewłaściwą, to znaczy ta granica, którą liczyliśmy, może wyjść niewłaściwa, czyli może wyjść plus lub minus nieskończoność. Spójrzmy na interpretację geometryczną. Jeżeli mamy krzywą oznaczającą wykres funkcji y równe f od x, to parametr h to jest różnica między punktem x0 no i tym punktem x, który oznaczaliśmy x0 plus h. I to jest przyrost argumentu. Teraz wartość f od x0 mamy w tym punkcie. Tu jest wartość funkcji f od x0 plus h, czyli to jest właśnie ta wartość f od x. No i badamy przyrost wartości funkcji względem przyrostu argumentu. Mogą Państwo pamiętać, że taki iloraz y1 minus y0 przez x1 minus x0 wyznacza nam współczynnik kierunkowy prostej, zazwyczaj oznaczany literką a, przechodzącej przez punkty x0, y0 i x1, y1. Czyli zobaczcie, ta sieczna, którą tutaj oznaczyliśmy, przechodząca przez punkt x0, f od x0 i punkt x0 plus h, f od x0 plus h, ta sieczna ma współczynnik kierunkowy równy takiemu ilorazowi różnicowemu. I teraz zbiegamy z h do zera, czyli z punktem x przybliżamy się do punktu x0. Sieczne zbiegają wtedy do stycznej. Więc dostajemy w granicy pochodną funkcji w punkcie x0,
która ma dokładnie taką interpretację, że jest to tangens kąta nachylenia stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x0. Pochodna funkcji w punkcie x0, czyli f' od x0, jest właśnie równa tangensowi kąta alfa 0, jaki tworzy z dodatnią osią ox styczna do wykresu funkcji y równe f od x w punkcie x0, f od x0. Równanie prostej stycznej do wykresu funkcji w punkcie x0, f od x0 można zapisać w następującej postaci. Y równa się f od x0 plus f' od x0 razy w nawiasie x minus x0. Jak Państwo chcieli przepisać ten wzór, to można go zapisać w następującej jeszcze równoważnej postaci. Y równa się f' od x0 razy x, to z wymnożenia tych dwóch elementów, dodać f od x0 minus x0 razy f od x0. Więc f' od x0, czyli pochodna funkcji w punkcie, pełni rolę współczynnika kierunkowego, no a ta różnica pełni rolę wyrazu wolnego, tak? Czyli to zazwyczaj oznaczamy literką a i b. Więc mamy wzór na pochodną, przepraszam, na styczną do wykresu funkcji w punkcie x0, f od x0, uzyskany wzór za pomocą pochodnej funkcji w punkcie x0. Oczywiście, gdy ta pochodna, ta granica jest właściwa. Niech zbiór d zawiera się w zbiorze liczb rzeczywistych. Mówimy, że funkcja f określona z d w r ma pochodną na zbiorze d, gdy ma pochodną w każdym punkcie wewnętrznym x należącym do d. Czyli najpierw zaczęliśmy od określenia pochodnej funkcji w punkcie, a teraz mówimy o pochodnej funkcji na zbiorze. Tak, czyli pochodna funkcji f określona jest na zbiorze d, gdy jest określona dla każdego punktu należącego do zbioru d. Korzystając z definicji, obliczmy pochodną następującej funkcji. Weźmy sobie pierwszy przykład. F od x równa się pierwiastek z x w jakimś dowolnym punkcie x należącym do liczb rzeczywistych dodatnich. Tak? Bierzemy sobie punkty z wnętrza dziedziny. Tu oczywiście dziedziną naszej funkcji jest zbiór od zera do plus nieskończoności, no ale bierzemy punkt wewnętrzny, czyli dla x-ów dodatnich. Zobaczmy, musimy policzyć następującą granicę przy h dążącym do zera z f od x plus h minus f od x przez h. To wstawiamy do wzoru funkcji punkt x plus h, czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek z x plus h minus pierwiastek z x dzielone przez h. Zauważmy, że gdy h dąży do zera, to w liczniku dostajemy pierwiastek z x minus pierwiastek z x, czyli 0. No i w mianowniku również dostajemy 0. Takie wyrażenie 0 przez 0 jest symbolem nieoznaczonym, więc musimy troszeczkę popracować z tą granicą. Rozszerzmy licznik i mianownik przez sprzężenie licznika, czyli przez to samo wyrażenie, tylko z plusem między pierwiastkami. Tak, czyli wymnażamy sobie licznik i mianownik przez takie wyrażenia pierwiastek z x plus h dodać pierwiastek z x. Wtedy w liczniku uzyskujemy wzór na różnicę kwadratów, a zatem zobaczcie Państwo, to będzie granica cały czas przy h dążącym do zera. Kwadrat z pierwiastka z x plus h to będzie po prostu x plus h minus kwadrat z pierwiastka z x, czyli minus x, i te x-y nam się tutaj pokasują. Mianownika na razie nie ruszamy, dlatego że zobaczcie Państwo, w liczniku zostanie h, w mianowniku też będziemy mieli h, można teraz tutaj h skrócić. No i dostaniemy takie wyrażenie 1 przez pierwiastek z x plus h dodać pierwiastek z x, i teraz liczymy granicę przy h dążącym do zera z tego wyrażenia, no czyli tutaj ten składnik będzie dążył do zera, a zatem w mianowniku dostaniemy pierwiastek z x plus pierwiastek z x, czyli 1 przez 2 pierwiastki z x. Więc ten wzór oczywiście mogli Państwo już znać na przykład ze szkoły średniej, no ale właśnie wykazaliśmy wprost z definicji, że pochodną funkcji pierwiastek z x jest funkcja 1 przez 2 pierwiastek z x. Policzmy z definicji pochodną sinusa w jakimś punkcie należącym do prostej rzeczywistej, czyli teraz f od x to będzie sinus x. I również liczymy granicę z ilorazu różnicowego, czyli granicę przy h dążącym do zera z f od x plus h minus f od x dzieloną przez h. A więc wstawiamy sobie za wzór funkcji sinus, będzie sinus od x plus h minus sinus
x dzielone przez h. No i sytuacja jest podobna. W liczniku dostajemy w granicy 0 i w mianowniku też 0, więc kolejny raz to jest symbol nieoznaczony. Musimy skorzystać w takim razie ze wzoru na różnicę sinusów. Ten wzór wygląda w ten sposób, że sinus alfa minus sinus beta to jest 2 razy sinus alfa minus beta przez 2 razy kosinus alfa plus beta przez 2. Ja go teraz tego wzoru nie będę przytaczał, no ale w każdym razie jak weźmiemy sobie różnicę tych dwóch kątów, które stoją argumentów tych dwóch funkcji trygonometrycznych, no to zobaczcie Państwo, będziemy mi tak. 2 razy sinus x plus h minus x przez 2, tak, czyli alfa minus beta przez 2, razy kosinus sumy tych dwóch kątów dzielonych przez 2, czyli będziemy mieli x plus h plus x przez 2. I całość dzielimy przez h. Zauważmy, że w sinusie argument upraszcza się do po prostu h przez 2, a w kosinusie dostaniemy 2x plus h przez 2, czyli x plus h drugich. Tą dwójkę z licznika przenieśmy sobie do mianownika, czyli zobaczcie, dostaniemy sinus h drugich razy kosinus x plus h drugich dzielone przez h przez 2. I mogą Państwo pamiętać, że przy h dążącym do zera taka granica z ilorazu sinus h przez 2 dzielone przez h przez 2, to przy h dążących do zera zbiega do jedynki. Więc ten iloraz w owalu zbiega do jedynki, dostajemy kosinus z x plus h drugich, podczas gdy h dąży do zera, to h drugich też zbiega do zera, więc odpowiedzią jest kosinus x. A zatem pochodną funkcji sinus x jest funkcja kosinus x, no i to pokazaliśmy dla wszystkich x-ów należących do zbioru liczb rzeczywistych. I znów, udało nam się to pokazać z definicji. Pokażemy teraz funkcję, która nie ma pochodnej w punkcie. Mianowicie obliczymy pochodną lewostronną i prawostronną funkcji f od x równa się wartość bezwzględna z x w punkcie x0 równym 0. Zacznijmy od pochodnej lewostronnej. F prim z minusem w punkcie 0 to będzie granica przy x dążącym do zera z minusem z takiego ilorazu różnicowego f od x minus f od 0 przez x minus 0. Po wstawieniu za f wzoru funkcji wartość bezwzględna z x, zobaczcie Państwo, dostaniemy granicę przy x dążącym do zera z minusem z wartość bezwzględna z x przez x. Ponieważ patrzymy na granicę lewostronną, to zbiegamy sobie do zera od strony liczb ujemnych. Wartość bezwzględna z liczby ujemnej jest równa minus tej liczbie, czyli będziemy, zobaczcie Państwo, pomijając ten moduł, dostaniemy w tym miejscu dostaniemy po prostu minus x, czyli będziemy mieli granicę przy x dążącym do 0 z minusem z minus x przez x. To oczywiście się skraca do minus jedynki i granica z funkcji stałej równej minus 1 jest równa po prostu minus 1. A zatem pochodna lewostronna w punkcie 0 jest równa minus 1. Analogicznie policzymy pochodną prawostronną. Tym razem granica będzie przy x-ach dążących do zera z plusem, również z ilorazu różnicowego. I inaczej niż wyżej, wartość bezwzględna z x przy x-ach dążących do zera z plusem, to po prostu tutaj będzie równe zwykły x, więc będziemy mieli x dzielone przez x, co jest oczywiście równe 1. Granica z funkcji stałej jest równa 1. A zatem granica prawostronna i pochodna prawostronna w funkcji f w punkcie 0 jest równa 1. Czyli widzą Państwo, że pochodna lewostronna nie jest równa pochodnej prawostronnej w punkcie 0. To znaczy, że f' od 0 nie istnieje. Zatem funkcja wartość bezwzględna z x nie ma pochodnej w punkcie x0 równym 0. Przedstawmy teraz jedno z podstawowych twierdzeń dotyczących liczenia pochodnych. Warunek konieczny istnienia pochodnej. Jeśli funkcja ma pochodną w punkcie wewnętrznym, to jest w tym punkcie ciągła. To znaczy, żeby w ogóle funkcja mogła mieć pochodną w jakimś punkcie, to musi być w tym punkcie ciągła. Twierdzenie jest takie, że jeśli ma pochodną, to jest ciągła. Popatrzmy na dowód. Niech funkcja f ma pochodną w punkcie wewnętrznym x0, należącym do dziedziny funkcji. Wtedy oczywiście istnieje granica właściwa przy x dążącym do x0 z f od x minus f od x0 przez x minus x0 i tą granicę oznaczamy f' od x0.
Spójrzmy, że możemy to przekształcić i wyliczyć granicę przy x dążącym do x0 z f od x minus f od x0. Tak, czyli biorę sobie taką różnicę dwóch funkcji i patrzę, do czego dąży różnica tych funkcji, gdy x zbiega do x0. Gdy pomnożymy i podzielimy to wyrażenie przez x minus x0, no to ten pierwszy ułamek da nam po prostu pochodną funkcji f w punkcie x0. Więc zobaczcie Państwo, dostaniemy w granicy pochodną funkcji w punkcie x0 mnożoną przez granicę tego nawiasu. Granica tego nawiasu to jest 0. Ten nawias przy x dążącym do x0 zbiega do 0. Czyli dostajemy pochodną w punkcie x0 mnożoną przez 0. Tak? Ta pochodna, jeśli istnieje, jest jakąś liczbą, no to przemnożona przez 0 da nam oczywiście 0. A zatem, jeśli istnieje pochodna, to granica z tej różnicy jest równa 0. A zatem można powiedzieć, że granicą funkcji f w punkcie, przepraszam, przy x dążącym do x0 jest f od x0, co po prostu oznacza z definicji, że funkcja jest ciągła w punkcie x0. A zatem pokazaliśmy, że jeśli istnieje pochodna funkcji w punkcie x0, no to ta funkcja musi być ciągła w punkcie x0. Niestety twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe, ponieważ funkcja f od x równe moduł z x, ta z przykładu, który omawialiśmy przed chwilą, jest ciągła w punkcie x0 równym 0. No i to widzimy na wykresie. Tutaj wykres funkcji jest ciągły w zerze, ale nie ma w punkcie x0 równym 0 pochodnej. I to widzieliśmy dlatego, że pochodna lewostronna i pochodna prawostronna nie są sobie równe. Mogą Państwo też pomyśleć o tym w ten sposób, że styczna do tej lewej części ma współczynnik kierunkowy minus 1, a styczna do tej prawej części ma współczynnik kierunkowy równy 1, więc w zerze no, nie można narysować stycznej, bo granice nie są równe. A zatem, jeśli funkcja ma pochodną, to jest ciągła, no ale funkcja ciągła nie musi mieć pochodnej w punkcie.